A kurde, nie ta ręka. A we wszystkim w dzisiejszym odcinku, co dziś będziemy moi drodzy robili? Nie wiem, tak się zastanawiam. Mówcie, co dzisiaj robić. O, roboty jest tutaj wiele. To jest tak. Pasowałoby tutaj do tego urządzenia, co ja tutaj mam. Tutaj zamocować tę workownicę. Prawda? Ona ma tu fajne takie wycięcia. Ale to chyba będzie jakiś oddzielny odcinek, taki fajnie. To chyba trzeba będzie wybić. O, takie tutaj. To ma pasować, słuchajcie, to ma pasować. Także to trzeba zamontować tutaj. Pojechać do lasu. Tam takie gałęzie mam, kurczę, ale to chyba... Chyba nie dziś, nie dziś. Także to odstawiamy. O, codziennie jakaś inna robota. Kurde, wszędzie bałagan, to trzeba posprzątać by było. Porządki zostawimy na kiedyś indziej. Zacząłem już pomalutku wczoraj dach. Dach, może nie dach, tylko konstrukcję przed tutaj wjazdową. Pozmieniałem, czyli zmieniłem murłatę. Jak tutaj widzicie, to tutaj, to długie było tam. O. Także ja tutaj pozmieniałem. Zmieniłem tu oczywiście też słup. Słup by jeszcze był, ale go zmieniłem. Dobra, zmieniłem go. Jeszcze robaków nie ma. Także troszkę tutaj się męczyłem. A tu taka ciekawostka. Ktoś powie, że za cienki. Wiem, że można było dać tak jak po drugiej stronie jest. Tam chyba jest 13 czy 14 na 14. A tutaj jest, moi drodzy, wzmocniona cełownikiem. Jest wzmocniona cełownikiem. Cełownik chyba 10. Także musiałem troszeczkę dopracować tutaj. No, także tutaj. No i przykręcone jest to w 4 miejscach. Także jest wystarczająca, bo no nie uwiesza się. Po prostu nie uwiesza się tutaj pod eternitem. A co mówić pod blachą? Och, tak to już pomalutko robię, moi drodzy. No, zawsze coś tam doskoczę. No i tam ściągnąłem to wzmocnienie, to środkowe. Tam, nie wiem, czy to widać. Może jak będę miał dzisiaj czas, może. Tak pewno po południu, to spróbuję te skosy porobić. Dobra, teraz, moi drodzy, kurczę, nie odkręciłem sobie wody. Oczywiście idę do tunelu. Musimy dokończyć tam na jednym polu 4 rządki, tak gdzie trzeba, muszę narwać 4 takich skrzyneczek, zerwać rozsady. Wszyscy myślą pewno, że posadziłem. Nie, słuchajcie, zostało mi jeszcze, jak to dzisiaj dokończę, to zostało mi jeszcze w sumie 50 arów. A na te 50 arów, na rozsadę na te 50 arów będę musiał troszeczkę poczekać. Także ja tutaj, no, ona niby mi jest do zerwania, moi drodzy. Ale ja poczekam, wstrzymam się, posadzę po niedzieli, tam chyba będzie, bo po tych zielonych świątkach, jak to na wsi mówią, no troszkę jest, nie powiem, starczy mi. Nawet jak nie zerwę tyle, co mi trzeba, to będę sadził na 3 łapki ten ostatni kawałek, także 4,5 hektary już jest zasadzone. 50 arów będzie dosadzone w poniedzieli, taką większą może rozsadą. No, myślałem, że dziś wczoraj miał być deszcz. Nie było, tam jeszcze trzeba będzie po prostu pokontrolować. Ja jeszcze przed południem pojeździmy szarownikiem, opielaczem. Chociaż jeszcze pojeździmy, ale ciągnikiem T25. Kurde, ciężko chodzi, będę musiał to podnieść, tę szynkę. Zaczepimy opielacz i pojeździmy tak dookoła pól. Bo tam najbardziej są wtedy chwasty, najbardziej się, najwcześniej rosną chwasty, także roboty jest dużo. No, dobra, idę za te skrzynki, wodę muszę jeszcze sobie odkręcić, chociaż mogłem to sobie odkręcić wcześniej. Ale zagadaliście mnie. Dobra. Zerwaliśmy, no pani prezes mi pomogła, 5 skrzynek do dzisiejszego wysadzenia. Także, czy to widać? No nie widać, w sumie, czy coś było zerwane. No, zrwałem tam. O, tam. Trochę i tutaj. O. Także tutaj jeszcze trochę rozsady zostało. Także ja myślę, że będzie tej rozsady wystarczająco do tam wysadzenia na 50 arach. Chyba takich tych skrzynek trzeba będzie ze 30. Ale ja biorę akumulator. O, Krzysiek, samochód ci z gaz w polu nie, moi drodzy. Pani prezes posadziła ogród. Kapustę chyba. Ja tam się tak nie znam. Trzeba zainstalować odstraszacze. Także tu posadzone, poflancowane są ogórki. Także my pierwsze ogórki flancujemy w doniczkach, a później się wysadza to w pole. No. Kto to jest? Przywitaj się z widzami.
Dobra, ja tu niosę. Ja niosę ten akumulator. No, postawiam go tutaj w krzakach. W krzakach, w chabaziach. No, wcześniaki rosną. Obciupałem ich raz. Nagrałeś, jak obciupujesz? No nie nagrałem, moi drodzy. Będą się niektórzy śmiać, że takimi rzeczami się zajmuję. No, ale czasami obciupuję, no. No, a tutaj pszenica, o, chwast. Oprysk kupiony, ale mocno dzisiaj, moi drodzy, wieje. Nie będziemy pryskać. No. I tej firmy chyba już nie ma. Jak to działa? Jak system alarmowy w samochodzie. A to minus. No. Po włączeniu zaczyna nam tu mrugać. Nie wiem, czy widzicie. On tu się odezwie. On po prostu bazuje na dźwiękach typowo alarmu samochodowego, czyli takich elektronicznych, bo mamy jeszcze dwa odstraszacze, które bazują na dźwiękach takich odgłosów innych zwierząt. W sumie to ma odstraszyć sarny, dziki jelenie, koty, jelony, no to różne rzeczy mają odstraszyć. Tędy tutaj, moi drodzy, właśnie grasuje zwierzyna. Kurwa, krowa jest. Sąsiad jeszcze krowę trzyma. O tam. I się patrzy na nas. Kurde, wiecie co? Rewelacja, krowa. Nie był nóżek, prawda? Tak. Tak? Pozjadane? Tak, jak pozjadane. Tak. O cholera. Nie, no teraz. Ale kapusty się nie czepiły, tak? Niedobra kapusta. Jeszcze mało. No jeszcze mało, to takie małe to buraczki. A te buraczki pozgryzane. No dobra, to będę pilnował w nocy. Dzisiejsza noc będzie sprawdzona przy ogrodzie. Przystawi sobie krzesełko, będę siedział, pilnował. Pilnował, czy nasze sarenki nie przyjdą zjeść. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Jedziemy. Niech czwóreczka. Dojechałem z wami i teraz tak, tu trzeba zmienić całkowicie konfigurację tych noży, prawda? Tu jest szeroko, tu jest wąsko, tu jest szeroko. A pierwszym razem jadę, że tu jest szeroko i tu ma być wąsko. Po 60 to ma być na 80. Nastawimy na jakieś 50, 80 i tu 50. No, takie są już chwasty, moi drodzy. No i tutaj rośnie, zobaczcie. Zobaczcie, jak on chce rosnąć, moi drodzy. Zobaczcie, jak on chce rosnąć. No, zmieniona konfiguracja, rozszerzyłem tutaj po środku zwierzyłem tutaj niepotrzebnie dam jedno, bo chyba tutaj jest za blisko tych miec posadzone. Zobaczę, tu jest wężej. Nie chciałbym, żeby się z tamtej strony zapychało. Kurde, lepiej nie będzie, moi drodzy! No patrzcie, do tego wajcha służy. Władimircu na statyw. Zakłada się, no. O! Tutaj, na tym drugim polu. O, kurde! Na razie za wiele nic nie widać. Trochę, jak to się mówi, brakuje. Bo tak było sucho. W sumie jeden deszcz przeszedł. No, ale jakoś tam się świeci, jak to w żargonie plantatorów tytoniu mówią, świeci się. No, co się świeci, no. Domówcie sobie, dobra. Gryka tak wyszła. No trochę chwastów jest, tam jest dużo tego skrzypu chyba polnego. Coś wam pokażę jeszcze, jak sobie spaliłem pszenicę. A tutaj, tak mi tu zawiało, jak pryskałem tutaj.
Także oto tak widać. Ale wiecie co, moi drodzy? To odżyje, to odżyje. Może nie będzie takiego plonu tutaj, ale to tylko troszkę i tutaj z jednej strony i z drugiej. Tak tutaj niewielkie, po jednej i po drugiej stronie. Także ja myślę, że to nie będzie miało wielkiego znaczenia, bo tak zawsze jest. Słuchajcie, zawsze widać, że były pryskane ziemie po tych miedzach. Po jednej i po drugiej stronie, jak się zrobi się biała, to znaczy były pryskane. I nikt w sumie nikogo nie oszuka, że może ktoś jest zaparty, że nie były pryskane od chwastów. No. Tam owiec jak owiec, owiec jaki będzie, to będzie. Nie ma nam mniejszego znaczenia, owiec. Mam oprysk tutaj na te pszenice od chwastów dwudziściennych chyba. Także postaram się to jakoś opryskać, ale jeszcze z zbiorniku na, no, w opryskiwaczu mam komat. A tutaj postaram się, kiedy go zużyć, może w sobotę spróbuję wyrobić na sam, wtedy opłukam go i już wtedy będę inne środki stosował. Nie chwastobójcze, tylko owadobójcze. Dobrze, tutaj muszę jeszcze troszkę poczekać. Dobra, zjeżdżam do domu. Coś pasowałoby zjeść i jedziemy flancować ten, dokończyć tam ten tytoń flancowy. Także co, spotkamy się znowu na polu w innym ciągniku już.